Cześć, witajcie w Drewutni Michała. W dzisiejszym odcinku naprawimy sobie gniazdko. Wczoraj przechodząc koło łóżka, wyrwałem je, kopnąłem w nie i wyrwałem je trochę ze ściany. Pokażę Wam, jak je naprawić i jakich narzędzi do tego potrzebujemy. Narzędziem, opsa, jedynym właściwie, które będzie nam potrzebne, to jest śrubokręt taki do prądu, bezpieczny, cały plastikowy. I weźmiemy sobie jeszcze małą gumkę, recepturkę, którą użyjemy do złapania takich ostrych kolców. Pokażę Wam wszystko, jak to wygląda, jak się do tego zabrać. Zapraszam na odcinek. Zatem zabieramy się do pracy. Jak widzicie, gniazdko jest wyrwane ze ściany. Zanim się zabierzemy do pracy, wyłączyłem to gniazdko z prądu. Bezpiecznik, który jest odpowiedzialny za to gniazdko, cyknąłem w dół i wiem, że nie ma tutaj prądu. Zaczynamy od odkręcenia tej plastikowej obudowy. W środku tutaj jest śrubka i odkręcamy. O. Odkręcone. O, tu widzicie, odkręcone. Tą śrubką to się odkręca. Odkładamy na bok. Teraz tak, w wyrwanym gniazdku tutaj są takie kolce. Nie wiem, czy je widzicie. Po obu stronach, o, tu chyba widzicie teraz, tu. Tu są takie kolce. I te kolce, oba, z obu stron one są. I jak się wkręca te śrubki, to te kolce się rozchodzą na boki i blokują w puszce. Także teraz, żeby z powrotem włożyć gniazdko na miejsce, muszę tę i tę śrubkę poluzować. Czyli odkręcam trochę, z wyczuciem, nie za dużo, dociskając kolec palcem, żeby zobaczyć, ile on się cofa. Się bardzo, bardzo dużo cofnąć nie musi, ale trochę jednak. O, i teraz, jak te kolce sobie poluzowaliśmy, teraz czas na naszą gumkę. O, widzicie, od razu się kolec złapał, drugi też. Widzicie, w tym miejscu gumka dociska kolec do gniazdka. Dzięki temu wygodnie mogę wsunąć gniazdko. O. I wskoczyło na miejsce. Teraz dociskając cały czas kręcimy te obie śrubki, które wcześniej luzowaliśmy. Trochę w prawo, czyli tak jakbyśmy je dokręcali. To powoduje, że te nasze zęby się wysuwają bardziej i blokują opuszkę. O. Ta gumka, recepturka sobie tam zostanie, jeśli nic nie stanie. Sparcieje najwyżej. No i właściwie już, praca wykonana. Nakładamy osłonę. Zatem zakończyliśmy pracę, naprawiliśmy gniazdko. Dziękuję, że byliście ze mną w tym krótkim odcinku. Do zobaczenia w następnych. Cześć!